Dzień dobry, witam z centralnej Polski, z plantacji buraka cukrowego. Jest koniec kwietnia i warunki tak jak wszędzie, czyli seria przymrozków, sucho, niewyrównane, długie wschody. W tym materiale pokażemy Państwu możliwości ochrony, czyli zwalczania chwastów. W tej chwili znajdujemy się na plantacji sianej w systemie uproszczonym, w systemie strip-till. Uprawa uproszczona staje się coraz bardziej popularna ze względu na warunki, które mamy od kilku lat, czyli te braki opadów, ponieważ daje pewne możliwości, których nie daje uprawa klasyczna. Widzimy niewyrównane pole, widzimy charakterystyczne zagłębienia i bardzo dużo pozostałości świadczących o tym, że pole nie było orane. Związane są z tym plusy i minusy. Z punktu widzenia wschodów na przykład obserwujemy, że te wschody w tych trudnych warunkach są lepsze, pomimo tego, że uprawione jest teoretycznie gorzej, także tu buraczek już ładnie nam powschodził. Z punktu widzenia przymrozków również jest ciekawiej, ponieważ te zagłębienia, w których zasiane są buraki, sprawiają, że w przypadku przymrozków i wiatrów na przykład to nam się gdzieś tu górą przenosi, w związku z tym ryzyko przemarznięcia o takiej plantacji jest słabsze. W przypadku opadów, niewielkich opadów deszczu również jest to ciekawe, ponieważ tymi skrajami tutaj, tymi grzbietami ta woda później sobie ładnie spływa i większa ilość wody dostaje się tam, gdzie faktycznie mamy rośliny buraka. Także to są plusy. Plusem jest również to, że ta słoma, którą tu widzimy w dużej ilości, ona jest innego koloru, ona jest jaśniejsza, co sprawia, że ta ziemia szybciej w tych miejscach się nagrzewa, tak? Także mamy tych plusów. Minusami jest to, że są pozostałości związane z uprawą wcześniejszą. Tutaj mamy pszenicę i kupę słomy. Problemem są również chwasty z jesieni, które są duże. I problemem jest to, że na takiej plantacji chwasty wychodzą nam nierównomiernie, szczególnie w suche lata. Tak więc zwalczanie chwastów jest odmienne trochę od zwalczania chwastów na plantacjach tradycyjnych. Pierwsze to jest zniszczenie chwastów tych dużych, wielkich chwastów, które zostały z zeszłego roku. Tak więc tutaj tuż przed siewem został wykonany zabieg Roundupem. Litr 50 do 2 litrów, żeby zniszczyć te duże chwasty, ponieważ w trakcie siewu te chwasty są przysypywane i bardzo często nie można ich zwalczyć, a później jak wyjdą wielkie już, no jest z tym problem. Drugi zabieg, który został tu wykonany i który w tych systemach jest wykonywany, to jest stosowanie Roundupu po raz kolejny, po raz drugi, tuż przed wschodami, z tego względu, żeby zwalczyć te duże, dokończyć ich zwalczanie, ale również zwalczyć te pierwsze chwasty, które wychodzą z tych nierówności, spod brył, spod resztek tych żniwnych z zeszłego roku, żeby tego się pozbyć. I tutaj został wykonany praktycznie dzień przed wschodami, dzień przed początkiem wschodów zabieg Roundupem. Wiemy, że Roundup jest nalistny, w związku z tym kolejne chwasty zaczynają nam wschodzić już następnego dnia i dlatego w tej technologii, szczególnie kiedy nie pada, jest sucho, chwasty wschodzą nam bardzo długo i podejście do ich zwalczania musi być zdecydowanie inne. Należy zwrócić uwagę na dawki dzielone, to jest pierwsza sprawa i w tym przypadku mamy dostępne jeszcze w tym roku zarówno Betanal Max Pro, jak i Chemifam i Chemiron, możemy z tego korzystać, dopasowując dawki, ale ponieważ chwasty wschodzą długo, należałoby pomyśleć o tym, żeby te dawki dzielić i skrócić czas między zabiegami, obniżając dawki. Tak więc generalnie zasadą na takich plantacjach jest stosowanie Roundupu przedwschodowo dwukrotnie i później dawki dzielone w krótszych odstępach czasu, w mniejszych dawkach, ale więcej tych dawek, tak? Ponieważ chwasty wschodzą nam dłużej. Tu praktycznie z chwastów, które się pojawiają, są samosiewy rzepaku i te samosiewy rzepaku potrafią nam schodzić z każdej głębokości i potrafią nam schodzić do połowy maja. I tutaj to widać i widać tutaj część zwalczonych samosiewów rzepaku tym zabiegiem przedwschodowym i już wzeszły po tym zabiegu nowe rośliny rzepaku.